Piotrko, dla portalu Fight Sport. Krzysiu, jesteśmy na obozie w Jakubowie. Byliśmy świadkami tutaj Twojego ostatniego treningu. Dzisiaj już praktycznie garstka osób, ale i Ty jeszcze do końca przerabiałeś na tym obozie jakieś elementy. Powiedz kilka zdań o tym obozie. Podobało Ci się tutaj? Który raz jesteś? I powiedzmy, jakie są Twoje jakby, powiedzmy, przemyślenia na temat tej pracy, którą tu zrobiłeś? Czego Ci brakuje, żeby dojść do tej dobrej formy startowej? Cześć wszystkim. Muszę powiedzieć, że obóz bardzo fajny, fajne treningi, dużo ludzi. No troszeczkę nie dopisywała nam pogoda, bo było smutno, deszcz nie padał, ale było troszeczkę smutno. Ostatnie 3 czy 4 dni dopiero zaświeciło słońce, gdzie mogliśmy się troszeczkę poopalać w tych wolnych chwilach. Ja zacząłem swoje przygotowania do kolejnej gali MMA Atak już jakieś 2 tygodnie temu, gdzie początek był obóz w Zakopanem. Teraz jestem tu w Jakubowie z głównym moim trenerem Mirosławem Okińskim i muszę powiedzieć, że muszę się wziąć naprawdę do pracy, bo moi przeciwnicy i słabsi zawodnicy cały czas mnie gonią, ja zostaję w tyle, miałem jakieś 2-3 miesiące przerwy, troszeczkę się opierdzielałem, robiłem tylko siłownię i boksowałem u Zbigniewa Raubo. Myślę, że potrzebuję kogoś, kto będzie na mnie krzyczał i namawiał mnie do ciężkich treningów. Tutaj pokazałeś dość dobre umiejętności zapaśnicze z tego, co zauważyliśmy na ostatnim treningu. To były elementy, które były przerabiane tutaj na tym obozie głównie, czy powiedzmy raczej takie treningi kondycyjne, powiedzmy zajeżdżające i przygotowujące do następnego sezonu? Na tym obozie przerabialiśmy bardziej wszechstronność. Wszystkie były elementy zapasów, elementy jiu-jitsu czy stójki i myślę, że wszystko zaowocowało na dzisiejszym treningu, ale to jest moja ciężka praca, którą robię przez całą moją karierę. Tutaj na tym właśnie ostatnim treningu, powiedzmy, jakby to powiedzieć, zajechałeś kondycyjnie praktycznie wszystkich. Ty słyniesz dobrej kondycji, bo twoja ostatnia walka pokazała, że mimo kłopotów, mimo powiedzmy problemów, ta trzecia runda należała zdecydowanie do ciebie. Czy powiedzmy to jest taki właśnie efekt tego, że powiedzmy sparujesz dużo rund z różnymi przeciwnikami w różnych klubach i powiedzmy te zdrowie na każdym treningu musisz pokazywać, że jesteś troszeczkę powiedzmy lepszy, tak? Czy to owocuje właśnie tym, że wygrywasz te walki głównie w końcówkach? To ja muszę stwierdzić, że mam naprawdę dobrą kondycję i to mogę chyba podziękować tylko mojej mamie i dla mojego taty, ale to także jest wkład mojej ciężkiej pracy i ciężkiego wysiłku tutaj z chłopakami na obozie czy na treningu. Sama kondycja nie przyjdzie mi z dnia na dzień. Też sporo umiejętności tutaj widzieliśmy na przykład w Twoim sparingu z Pawłem Zalewskim, gdzie on jest dobrym zapaśnikiem, dobrze obala, a mimo to potrafiłeś powiedzmy właśnie przeciwstawić jemu powiedzmy te swoje umiejętności i nawet Tobie wychodziły powiedzmy częściowo lepiej te obalenia. No oczywiście Paweł jest na jakimś tam innym etapie, tak, przygotowań niż Ty. Ale powiedzmy, myślisz, że w tych kolejnych walkach będzie Ci dużo łatwiej powiedzmy właśnie te elementy zapaśnicze przekazywać? Myślę, że tak. Myślę, że do kolejnej walki muszę się bardzo dobrze przygotować zapaśniczo, bo mój przeciwnik będzie tego wymagał ode mnie. Będę starał się go przewracać i będę trenował ciężko i zobaczymy, jak to wyjdzie 26 października. Tutaj Jakubowo to jest w zasadzie bliskie miejsce twojej rodzinnej Ornecie. To powiedzmy coś szczególnego, że przyjeżdżasz na Mazury i się przygotowujesz, bo byłeś z Pawłem na Stulą w Zakopanem, ale jednak tutaj to są twoje rodzinne tereny, tak? Lepiej się tu czujesz? Myślę, że bardziej lubię jednak jezioro i las, gdzie jest spokój i cisza. Z Jakubowa do swojej miejscowości Ornety mam jakieś 100-150 km i tam jest tak samo pięknie jak tutaj. Myślę, że ja jestem takim bardziej plażowiczem i wolę leżeć na plaży niż chodzić po górach, ale góry to są fajne. A powiedz tutaj, powiedzmy, na tym obozie trenowałeś też jakieś treningi kondycyjne, biegi, powiedzmy takie ogólne przygotowania, siłownia? Nie, bardziej przygotowywałem się siłownia, technika i sparingi. Bardziej był taki rozruchowy trening niż w Zakopanem. W Zakopanem głównie biegaliśmy po górach i robiliśmy siłownię, a tutaj starałem się troszeczkę rozluźnić po tej siłowni i po bieganiu, bo
nie czułem się na początku aż tak dobrze jak na końcu obozu. W Jakubowie który raz jesteś na obozie? Myślę, że chyba trzeci lub czwarty. Polecałbyś każdemu taki obóz tutaj? Dobre miejsce na trenowanie pod okiem na przykład Mirka Okińskiego, czy powiedzmy? Tak, myślę, że to bardzo dobre miejsce do trenowania i także nie do trenowania. Jeżeli ktoś chce się dobrze przygotować, to jest bardzo dobre miejsce. A jeżeli ktoś chce odpocząć i poleżeć na plaży, pokąpać się, popływać na kajakach, to także jest dobre miejsce, więc zapraszam wszystkich do Jakubowa. Coś szczególnego utkwiło Ci w pamięci z tego 2013 roku tutaj na obozie w Jakubowie? Trudne pytanie. Trudne pytanie, co mogło mi utkwić. No każdy obóz czegoś pamiętasz, tak? Z czego będziesz ten pamiętał? Tego będę pamiętał, że bałem się iść na, jak to się nazywało? Hula kula czy coś? Nie, tak tam taki. Żartujesz, że chyba. Treningu, że tak. Nie jest mi takiego nieodpowiedź. W przyszłym roku też tu będziesz? Tak, myślę, że tak. Myślę, że będę. Krzysztof, dziękujemy za ten wywiad. Mamy nadzieję, że pobyt w Jakubowie zaowocuje dobrymi startami w sezonie jesienno-zimowym 2013 i 2014 roku. I tak jak powiedziałeś, polecamy każdemu ten obóz. Dziękujemy bardzo, Krzysztof Jotko dla portalu Fightsport. Dzięki.